Odmieniczkowe zapalenie nerek jest zakażeniem górnych dróg moczowych i jak sama nazwa wskazuje, do zakażenia dochodzi od strony miedniczki nerkowej. Taką drogę nazywamy wstępującą i jest ona główną drogą w zakażeniu górnych dróg moczowych. Według statystyk 98% zakażeń jest spowodowanych właśnie takim mechanizmem. Zakażenie i jego nasilenie zależy praktycznie od dwóch sytuacji. To jest stopnia zjadliwości uropatogenu, czyli bakterii, która zaatakowała układ moczowy, i stanu naturalnych sił obronnych. Najczęstszym uropatogenem jest Escherichia coli, która jest odpowiedzialna za 80-90% zakażeń. Rzadziej gronkowce, których udział w wywołaniu zakażeń ocenia się od 10 do 15%. Należy pamiętać, że kamica nerkowa, wszelkiego rodzaju zaburzenia w odpływie moczu, ciąża, cukrzyca, starszy wiek, zabiegi na dolnych drogach moczowych, np. cewnikowanie, cystoskopia, czy leki immunosupresyjne, intensywne współżycie seksualne zwiększają ryzyko zachorowania na odmienniczkowe zapalenie nerek. Do objawów odmienniczkowego zapalenia nerek ostrego należą zazwyczaj nagły, ostry początek choroby, gorączka z dreszczami, ból w okolicy lędźwiowej, czasami obustronny, obecność objawu Goldflama, czyli bolesność okolicy lędźwiowej przy wstrząsaniu, objawy dyzuryczne, czyli pieczenie i ból przy oddawaniu moczu, osłabienie, nudności i wymioty. Natomiast w badaniu ogólnym moczu czy w ocenie makroskopowej moczu stwierdzamy, że mocz jest mętny, czasami krwisty, o nieprzyjemnej woni. Należy wykonać podstawowe badanie krwi, czyli morfologię, kreatyninę, glukozę. Konieczne jest badanie ogólne moczu oraz posiew moczu z antybiogramem celem identyfikacji drobnoustroju i możliwości jego eliminacji. Powikłaniami ostrego odmieniczkowego zapalenia nerek mogą być przewlekła infekcja, czyli przejście ostrego zapalenia w przewlekłe odmieniczkowe zapalenie nerek, nadciśnienie tętnicze, a także mogą powstać ropnie nerkowe. W leczeniu stosuje się antybiotyki, może być konieczna hospitalizacja w przypadku braku postępu w leczeniu ambulatoryjnym.